Szczęść Boże, witajcie w ten wtorkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z pierwszego listu świętego Piotra. Najmilsi, starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, który jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem, nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewinący wieniec chwały. Święty Piotr dzisiaj w swoim liście pisze takie słowa. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli. Nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Czasem w swojej posłudze duszpasterskiej słyszę takie pełne bólu głosy rodziców, którzy skarżą się na to, że ich dzieci odeszły od wiary, że ich dzieci odeszły od Pana Boga. To bardzo trudne doświadczenia, które bardzo często rodzą samo oskarżenia. To dzisiejsze Słowo Boże jest najlepszym lekarstwem na czyjąś niewiarę. Świadectwo mojego życia, że życie Ewangelią ma sens i przynosi szczęście. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.